czas na kolejną rozmowę. Witam serdecznie mojego kolejnego gościa, Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pan ma ogromne doświadczenie w polityce zagranicznej, również ze względu na sprawowane wcześniej urzędy ministerialne, więc zapytam pana, czy widział pan kiedykolwiek taki kryzys władzy w Stanach Zjednoczonych? O, widziałem większy, ponieważ mam 60 kilka lat, więc jeszcze pamiętam lata 60., chociaż jako młody chłopiec, ale pamiętam wtedy wielkie masowe demonstracje Afroamerykanów. Gdzieś tam przez mgłę jako chłopak pamiętam kwestie dotyczące zabójstwa Martina Luthera Kinga. Potem już jako starszy chłopak widziałem lata 70., kiedy były masowe demonstracje antywojenne przeciwko wojnie w Wietnamie. Jako historyk też pamiętam przecież zabójstwa Kennedy'ego, które wywołały wielki kryzys. Także jest to problem znacznie wizerunkowy dla Stanów, to co się stało dwa dni temu. Ale też nie można tych wypadków, które miały miejsce dwa dni temu, nie rozpatrywać w szerszym kontekście, w kontekście kilkunastu lat, czyli takiej zmiany, jaka nastąpiła jeszcze za czasów prezydenta Obamy w kierunku lewicowo-liberalnych koncepcji ideologicznych. Nie można tych wypadków oceniać bez kontekstu wydarzeń, jakie miały miejsce w tym roku, a więc wielkiego ruchu protestu po kolejny raz mniejszości rasowych, protestów wywołanych na tle tego incydentu z zabiciem Floyda. Nie można tego odrywać od pandemii, która była game changerem, która bardzo zmieniła nastawienie wielu Amerykanów, ponieważ potracili pracę nie w wyniku działań rządu, ale w wyniku kryzysu gospodarczego, który został wywołany lockdownem, przymusowym lockdownem, które to są sprawy wprowadzane w wielu krajach. Nie można tego odrywać również od bardzo złej kampanii wyborczej, która miała miejsce w ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych, gdzie media amerykańskie zachowały się, a też w tym kraju, który miał być modelową demokracją, zachowały się fatalnie, katastrofalnie, kiedy wyłączano mikrofony i wizję prezydentowi Trumpowi i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym te kwestie jeszcze dalej omawiać. Przecież zwolennicy Trumpa na przykład skarżą ordynacje wyborcze, które zostały przyjęte ich zdaniem w sposób niewłaściwy w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził do tego, że na masową skalę przez bardzo długi okres można było głosować korespondencyjnie, co, jak twierdzą, mogło wypaczyć wynik wyborów i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych powodów rzeczywiście wymienił pan całe mnóstwo. Natomiast ja bym chciała panią europośle zapytać też o to, bo dzisiaj zresztą w ciągu tych nocy ostatnich, kiedy żeśmy mogli czytać chociażby Twittera, każda ze stron, czy republikanie, czy demokraci, pisali: demokracja zwycięży, demokracja zwycięży. Jak dzisiaj Amerykanie rozumieją demokrację? Czym jest ta demokracja właściwa? Czy w ogóle możemy jakoś zdefiniować słowo demokracja w kontekście Stanów? No to jest dobre pytanie, dlatego że kraj jest podzielony, jak powiedziałem, od kilkunastu lat. Znaczy, on zawsze był podzielony, bo to jest cecha tego kraju, nawet tkwiąca w konstytucji. Tak powstawał ten kraj z pewnego jednocześnie jednoczenia nowych stanów, nowych kolonii, ale jednocześnie pewnego podziału, który jest tam zafiksowany w konstytucji. Stąd też przez te 250 lat dominują dwa ugrupowania, demokraci i republikanie, nawzajem rywalizujący ze sobą. No, dzisiaj mamy nową sytuację, dlatego że oprócz tradycyjnego sposobu pojmowania demokracji mamy nowe zjawiska społeczne, obyczajowe, na które politycy lewicowo-liberalni, można powiedzieć wręcz neomarksiści, chcą znaleźć odpowiedź i według tych zjawisk chcą definiować sytuację polityczną w kraju. Zobaczymy w związku z tym, w którym kierunku podążać będzie administracja prezydenta Bidena, który dostaje olbrzymie instrumenty władzy, nie tylko Biały Dom,
nie tylko Izbę Reprezentantów, ale również Senat, który jest bardzo ważny w polityce amerykańskiej po zwycięstwie w Georgii. Panie Europośle, Donald Trump będzie odchodził w świetle takich wydarzeń, w których 4 osoby tracą życie. Jakie to będzie odejście? To będzie już jego koniec polityki, kariery politycznej, bo opozycja, jego opozycja twierdzi, że on już jest totalnie skończony jako polityk. To jest ta sytuacja, którą mieliśmy w ostatniej kampanii wyborczej i ostatniej nocy, znaczy przedostatniej nocy, będzie rzutować nie tylko na prezydenta Trumpa, ale będzie rzutować też negatywnie na nową administrację prezydenta Bidena, bo w zależności od tego, jak on wybrnie z tej sytuacji, będzie jakieś piętno nosił. Teraz prezydent Trump oczywiście po 20 stycznia nie będzie miał tych instrumentów już, jakie ma jako prezydent, ale to też nie będzie przeciętny Amerykanin. To jest bogaty, to jest miliarder. To jest człowiek, na którego zagłosowało ponad 70 milionów Amerykanów i to jest człowiek, który w dalszym ciągu ma poparcie ponad 40-kilku% już po wyborach. Więc ma pewne instrumenty, które pozwolą mu, jeśli będzie chciał, będzie miał na tyle odwagi, zdrowia, energii, aby stworzyć pewien ruch. Natomiast no, trzeba pamiętać, to jest też już pan po 70, na którego zdrowiu odbiła się ta kadencja 4-letnia i nie jestem pewien, czy on wytrwa przez 4 lata, aby za 4 lata znowu startować. Natomiast wokół niego są ludzie, na przykład Mike Pence, znacznie młodszy, energiczniejszy, który może przejąć pałeczkę i tym ruchem kierować kilku innych polityków z tego obozu. Więc on ma pewien potencjał, jak powiedziałem, duże poparcie społeczne, aby ten ruch utrzymać i za 4 lata próbować powrócić do władzy, nie osobiście być może, ale poprzez któregoś ze swoich współpracowników. Pojawia się pytanie, jak powinny zachować się inne kraje, sojusznice Stanów, sojusznice Donalda Trumpa. Nasz prezydent Andrzej Duda wielokrotnie bywał u Donalda Trumpa wraz ze swoją małżonką. Myśmy tutaj wielokrotnie rozmawiali o tym, w jak dobrych relacjach jest Andrzej Duda z Donaldem Trumpem. Jego komentarz na Twitterze też był dobrym ruchem. Jak teraz nasze władze w ogóle będą współpracowały ze Stanami, z Joe Bidenem chociażby? No są dwie kwestie. Oczywiście reakcja prezydenta Dudy. Ja uważam, że była poprawna. Tak, tak powinni się zachować politycy europejscy. Powinni dać szansę procesowi demokratycznemu w Stanach Zjednoczonych, aby sobie Amerykanie poradzili z tą sytuacją. Ja nie akceptuję sytuacji, kiedy polityk francuski ma sugerować Amerykanom, jak ma rozwiązać sprawy. Polityk francuski, który nie radzi sobie od kilku lat z ruchem, masowym ruchem żółtych kamizelek. Jak ma wtrącać się w politykę amerykańską polityk hiszpański z Madrytu, który pokazał przez lata, że nie poradzi sobie z secesją Katalonii i tak dalej. Nie chcę już wymieniać krajów Europy Zachodniej skompromitowanych aferami korupcyjnymi i tak dalej. Także Europa powinna tutaj być powściągliwa i wierzyć w to, że Amerykanie poradzą sobie z tym. To jest jedna kwestia. Natomiast nasze relacje polsko-amerykańskie są oparte na kilkudziesięciomiliardowych porozumieniach, zarówno w dziedzinie wojskowości, w dziedzinie energetyki gazowej i w przyszłości zapewne energetyki jądrowej. Są oparte na geopolityce, na podobnych założeniach, podobnych interesach, jakie mamy. Myśmy przez 30 lat pracowali ze wszystkimi administracjami amerykańskimi, zarówno demokratycznymi, jak i republikańskimi. Przypomnę, Bush senior wyprowadzał nas z komunizmu, demokrata Clinton wprowadzał nas do NATO, Bush junior to tarcza antyrakietowa, to wspólne działania przeciwko terrorystom na Bliskim Wschodzie. Obama to znowu powrót do tarczy antyrakietowej, to szczyt natowski, wojsko amerykańskie w Polsce. No Donald Trump, wiemy jak się rozszerzyła współpraca. To po pierwsze, czyli ze wszystkimi administracjami działamy. Po drugie, przecież to nie są interesy tylko z Białym Domem. Broń kupujemy od korporacji, gaz kupujemy również od przedsiębiorstw amerykańskich i tak dalej, i tak dalej. To są twarde interesy, które za którym stoi nie tylko
ten, kto siedzi w Białym Domu, ale również potężne gospodarcze lobby amerykańskie, z którymi pracujemy. Więc jeśli, kończąc ten wątek, jeśli nowy właściciel Białego Domu będzie kierował się twardymi interesami, pragmatyką, interesami amerykańskimi, tutaj poza klimatem spotkań Duda-Biden, który może być mniej kordialny, nic się nie powinno zmienić. Natomiast jeśli tam w demokratycznym nowym rządzie będą przeważały jakieś ideologiczne aspekty i jakieś neomarksistowskie prądy, no to nie tylko my będziemy mieć problem, wszystkie Ameryka będzie miała problemy, jeśli ten nowy rząd, nowa administracja nie będzie kierować się interesami amerykańskimi, twardymi interesami, a będzie jakimiś ideologicznymi przesłankami. To jest problem dla Ameryki przede wszystkim, nie dla nas. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za ten komentarz. Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim dziękuję gościem. Za proszę, dziękuję. Bardzo dziękuję, a my do tematu Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, wrócimy już za kilka minut, a moim gościem będzie Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej. Do zobaczenia.